Dzień dobry. Pierwsza kwestia to jest to, że jestem w gościach, więc proszę nie oceniać scenerii za mną. Jestem w terenie, a temat dzisiejszego odcinka to hormony płciowe, które powszechnie są uważane za żeńskie. I będę trochę opowiadać o swojej hormonoterapii oraz co nieco na temat hormonoterapii osób interseksualnych. Więc tak, w lutym tego roku, czyli za miesiąc mniej więcej, będzie 6 lat od kiedy stosuję hormony płciowe. Jest to po kolei przedmiot A, czyli estrofem. 2 mg estradiolu. I ten lek stosuję raczej tak doraźnie. To znaczy mniej więcej od środka tygodnia, czyli dziś od środy, od czwartku do soboty, po jednej tabletce dziennie, doraźnie. I z tego co mi wiadomo, jest to dość powszechny lek stosowany u osób transpłciowych MK. Exhibit numer 2, czyli Neofolin. Jest to mój główny lek i najważniejszy. To jest lek, który podaje się w zastrzykach iniekcyjnie. Jednak ten lek można dostać jedynie za granicą, w Czechach lub na Słowacji. W Polsce jest niedostępny. Sprowadzam go już od 5 lat za granicę. W paczce jest 5 ampułek. Nie będę tutaj radzić na internecie dawkowania. Mogę jedynie powiedzieć, co pisze w ulotce, że średnia dawka, to nie oznacza, że dla każdego jest dobra. Jest to 2 ampułki tygodniowo. Ja osobiście stosuję 4 ampułki tygodniowo, co jest dawką bardzo dużą i podwójną. Osobiście będzie mi zależeć, jak będę już po zabiegu chirurgicznym na narządach, żeby jedynie pozostać przy tym leku, czyli przy neofolinie. A jeśli chodzi o estrofem, czyli lek w tabletkach, no będę się przymierzał do schodzenia z tego leku, żeby po prostu ograniczać ilość różnych chemicznych specyfików, które przyjmuję z zewnątrz, bo są jeszcze inne leki, które muszę stosować na inne przypadłości i zależy mi po prostu tą ilość jak najbardziej ograniczać. I z tego też powodu nie stosuję żadnych blokerów testosteronu. I tutaj temat trochę rozwinę. Seksuolodzy w Polsce, no w Polsce na pewno, nie wiem jak za granicą, ale bardzo chętnie wypisują osobom interseksualnym również blokery testosteronu. Nie mam tutaj żadnego przykładowego opakowania, bo nie stosuję. Ale jest to na przykład octan cyproteronu, popularnie zwany androkurem. I ten lek ma bardzo dużo skutków ubocznych. Ja zawsze nawiązuję do tego, że bloker testosteronu, jakikolwiek by nie był, czy octan, czy flutamid, czy spironolakton, cokolwiek by to nie było, żeby stosować jak najkrócej i jak najmniejszej dawce. Dlatego, że są to leki, które mają dość szkodliwe i toksyczne działanie na zdrowie. Także powinno się je stosować możliwie krótko. Osobiście do mnie dość sporo pisze osób interowych, które stosują octan cyproteronu, żeby wyblokować testosteron, którego na dobrą sprawę nie mają, co jest w sumie ciekawe samo w sobie. Ale seksuolodzy przywykli, żeby po prostu ten lek wypisywać. Tak samo jak wypisują dla osób transpłciowych MK. Osób interowych, no przyjmowanie blokeru testosteronu najlepiej jakby było konsultowane dość mocno z endokrynologiem. Na podstawie wyników hormonalnych
I prawdą jest, że po blokerze testosteronu wiele osób po prostu źle się czuje, zwłaszcza osób interowych. Były też takie przypadki szoku anafilaktycznego po blokerze testosteronu. Seksuolodzy prowadzący osoby transpłciowe mają to do siebie, że lubią wypisywać takie same dawkowanie leków i takie same leki zarówno dla osób transpłciowych, jak i dla interseksualnych, co może mieć dość zgubny wpływ na nasze zdrowie, na nas osób interseksualnych. Dlatego powtarzam jeszcze raz, zawsze należy konsultować dawkowanie tych leków z endokrynologiem, gdyż seksuolog, jeżeli nie jest endokrynologiem, może mieć bardzo małe pojęcie, jeżeli chodzi o przepisywanie i dawkowanie leków hormonalnych dla nas. Teraz trochę moich własnych doświadczeń ze stosowania leków hormonalnych. Pierwsza kwestia, czy po lekach hormonalnych stosowanych przeze mnie zmieniła mi się tożsamość płciowa i poczucie płci? Mimo że subiektywnie niektóre osoby mogą uważać, że wyglądam na sposób żeński, to hormony, które stosuję, nie miały na to żadnego wpływu, gdyż utożsamiam się międzypłciowo trochę jako chłopak, trochę jako dziewczyna. Czasami ani jedna, jako ani jedna, ani drugie, czasami jako jedno i drugie jednocześnie. I hormony nie miały na to większego wpływu. Jest już jeden vlog, jak wyglądało moje życie przed wprowadzeniem terapii hormonalnej i jak wygląda obecnie. Wypowiem się jedynie w ten sposób, że przy stosowaniu terapii hormonalnej jednak te wartości zdrowotne dość mocno mi się poprawiły. Więc oceniam po prostu działanie leków hormonalnych jako szalenie ważne u mnie, wręcz niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania mojego organizmu. Staram się stosować tyle leków, ile jest to potrzebne i nie więcej. Tak samo w kwestii leków hormonalnych. Na początku mojej terapii było ich więcej, gdyż wtedy był to odpowiednio neofolin oraz octan cyproteronu jako bloker testosteronu, który kompletnie nie był mi potrzebny i utrudniał mi funkcjonowanie, gdyż miał na mnie takie działanie, że powodował bardzo dużo skutków ubocznych. Później, około rok później po rozpoczęciu terapii hormonalnej, mój lekarz prowadzący, seksuolog, przepisał mi drugi bloker testosteronu, również kompletnie niepotrzebny, czyli flutamid. Wtedy, czyli jeszcze w roku 2014, flutamid ogólnie był całkowicie refundowany, czyli jego koszt to był 0 zł w aptece na receptę. Później doszedł mi również estrofen. Podkreślam, że moim głównym lekiem hormonalnym jest wciąż i nadal neofolin i przy tym leku będzie mi zależało pozostać. W chwili, kiedy działanie blokerów testosteronu było na mnie na tyle szkodliwe, na tyle toksyczne, że nie dało się funkcjonować na co dzień i było tyle skutków ubocznych, po prostu została przeze mnie podjęta decyzja, że rezygnuję ze stosowania blokerów testosteronu. Ogólnie taka krótka informacja wystarczy w tym vlogu. I dzięki i do zobaczenia. Kiciusia? Kiciusia? Kicia? Kicia?